Kutnowscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, jaki miał miejsce na ulicy Podrzecznej w Kutnie. 7 lipca około godziny 12.50 kierujący Dacią Duster, mieszkaniec Kutna, z nieustalonej przyczyny gwałtownie zjechał na prawą stronę ulicy i uderzył w słup energetyczny. W wyniku zdarzenia słup przewrócił się na jadący samochód Renault Clio, którego kierowca oraz pasażerka doznali niegroźnych dla życia urazów. Postępowanie w tej sprawie prowadzą kutnowscy policjanci.